pojechaliśmy do Stoczni Gdańskiej, żeśmy tam, już nie pamiętam, czy jakoś zaraz, ja rozumiem, bo tam najpierw chcieli wpuścić, ale porwałem się na Alinkę Pińkowską, Borusewicza, no i za chwilę jakoś się znaleźli wspólni znajomi i nas tym samochodem, w ogóle, bo Ewa, no to jest samochód inwalidzki, tak więc ona nie może z nami przejechać, także musieliśmy z samochodem przejechać przez bramę stoczni. Byli też się przedstawiciele innych zakładów pracy. Ewans nie było, bo gdzieś się naradzał, bo tam przyjechał ksiądz Jankowski i on się gdzieś w Bosny Sweksien, tak powiedział mi Borusewicz, a oni tu siedzieli i pisali postulat. To nie było żadne takie wielkiego tego zgromadzenia. Tym raczej było tak dość kameralnie. I myśmy trochę byli, no bo jednak myśmy tak, no turyści przyjechali. Tutaj nawet w pierwszej chwili nie bardzo, ale się zorientowaliśmy, jaka jest sytuacja. Ja widziałem, że właśnie mamy trochę sprzętu, mamy powiedzieć, mamy farbę tą ze Szwecji, tego, to coś będziemy mogli zorganizować, tu jakąś tu na większą skalę dróg, ale to po to wszystko trzeba pojechać z powrotem do Dębek. No tam coś przez chwilę o kształcie tych postulatów, tam myśmy namawiali, żeby przy tych haśle uwolnić więźniów politycznych, to jednak mieć jakieś konkretne nazwiska, żeby to było czytelne, no choćby jakieś przykładowe nazwiska. To sobie tam przypomnieliśmy tych trzech, o których wówczas wiedzieliśmy. No po czym uznaliśmy, że nic tu po nas, że zabieramy te 21 postulatów i jedziemy do Warszawy. Szczególnie, że tam była przerwana linia, znaczy połączenia. A jeszcze wówczas, w tą sobotę, to prawdę powiedziawszy, jeszcze nie widziałem dziennikarzy zachodnich. Znaczy, oni się w poniedziałek już byli, a w sobotę jeszcze, to jeszcze nie było tego widać, w stoczni na pewno. Przyjechaliśmy do Warszawy i tu się okazało, w niedzielę, tego 17, i tu się okazało, że w zasadzie, że nie może, znaczy, że w ogóle nie możemy w ogóle pojechać do domu, ponieważ w Warszawie już była pełna, tak powiem, mobilizacja SB. Szukałem jakby sposobu, żeby przekazać te 21 postulatów, no, ale żeby nie iść do żadnego znajomego bezpośrednio, bo nie mam siły, bo tam się urywa. I w końcu, zabawne, bo to też. Wszyscy ludzie z kręgu robotnika, tam Janek Lidiński, Helenka Łuczywo, wszyscy oni byli kompletnie, nie sposób było się z nimi porozumieć, ale okazało się, że w tej sytuacji Adam Michnik kompletnie, nikt się nim nie zajmował. No i wtedy, oczywiście ja dzwoniłem cały czas z budki telefonicznej i wtedy z budki telefonicznej przedyktowałem mu całe 21 postulatów i on potem po godzinie pojawił się u Kuronia taki dumny, bo Kuroń, co w Gdańsku, co w Gdańsku, a skąd ty masz 21 postulatów, czy to bo to jeszcze nie wiedział, że to jest 21, że to jest Międzynarodowy Komitet Starego i tak dalej. Kuroń to natychmiast wtedy już nie, on nawet sam to już nie mógł tego przetelefonować do Wolnej Europy, ale to wtedy on miał jeszcze jakiś taki sposób przez jakąś sąsiadkę i tego, gdzie oni, jednym słowem, to się to tam znalazło, a myśmy pojechali do dwóch magazynów Nowej, gdzie mieliśmy po prostu magazynów już rzeczy wydrukowanych.